Pewnie każdy z Was zastanawiał się kiedyś, czy da się wykonać tatuaż w znieczuleniu, czy jest to w ogóle możliwe, albo czy można w jakiś sposób przynajmniej zminimalizować ból, który jest niestety nieodłącznie powiązany z całym procesem tatuowania. I uwaga, mam dla Was dobrą wiadomość. Jest to oczywiście możliwe. Możecie zminimalizować ten ból. Jednak to, co za chwilę Wam powiem, te rady, które za chwilę Wam przekażę, mogą trochę odbiegać od Waszego wyobrażenia w tej chwili. Więc nie piszcie mi, że jesteście rozczarowani, że to jest do bani. O, jaki rap. Jesteście rozczarowani, to jest do bani. W każdym razie, te rady mogą trochę odbiegać od tego, co sobie w tej chwili myślicie, ale spokojnie, za chwilę to wszystko się wyjaśni, a ja zapraszam Was do oglądania. Nie dziwię się, że część osób chce po prostu tego bólu uniknąć. Podobają im się tatuaże, ale powiedzmy nie mają jakiejś tam dużej wytrzymałości, dużego progu bólu i chce sobie po prostu ten dyskomfort jakoś zmniejszyć. Niestety ta chęć bardzo często przynosi całkiem odwrotny skutek, ponieważ metody, do jakich te dane osoby się uciekają, są nie najlepszym rozwiązaniem, które może zrobić więcej szkody niż pożytku. Oczywiście pierwszą taką rzeczą, która może Wam wpaść na myśl, jest zastosowanie maści Emla. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, maść Emla jest to po prostu maść znieczulająca. Posmarujecie sobie to dane miejsce maścią i myślicie, że wszystko będzie ok, pójdziecie na sesję, zrobicie sobie tatuaż, i niestety po paru godzinach Was zetnie. Ból będzie jeszcze silniejszy, niż gdybyście tej maści nie zastosowali. To, że podczas samego procesu tatuowania będziecie w jakiś sposób znieczuleni, wcale nie przekłada się na to, że później nie będzie Was bardziej boleć, więc miejcie to na uwadze. Kolejnym takim pomysłem jest branie leków przeciwbólowych. Musicie mieć na uwadze, że część z tych leków rozrzedza krew. Więc możecie zamiast w jakiś sposób pomóc sobie, utrudnić pracę tatuatorowi i jednocześnie sobie zaszkodzić. Jednym z takich leków, który rozrzedza krew i którego absolutnie nie powinniście brać, jest aspiryna. Radziłabym także unikania jakichś ibuprofenów, paracetamoli. Nie jest to zdrowe, naprawdę nie kombinujcie, lepiej odpuśćcie sobie jakiekolwiek używki, alkohol, leki, nie mówię o czymś mocniejszym. Kofeinę i energetyki też powinniście oszczędzić, nie pić takich syfów, ale cóż, poradzę, że mam na to w tej chwili ochotę. Tatuażu nie planuję, więc mogę. Więc teraz może przejdę do tego, co powinniście zrobić, aby sobie ten ból i dyskomfort zminimalizować. Mówiłam o tym już w jednym z moich filmów, jak przygotować się do pierwszego tatuażu, także odsyłam go tutaj, będziecie mieć gdzieś link. Zmiękczenie skóry to jest pierwsza rzecz, do jakiej powinniście się przyłożyć, czyli bardzo mocne odżywienie, nawilżenie miejsca, w którym będziecie mieć wykonywany tatuaż. Powinniście całą tę procedurę zacząć jeszcze na kilka dni przed zabiegiem tatuowania, przed umówioną wizytą. Druga rzecz, którą możecie zrobić i o której chyba wspominałam, ale nie jestem pewna, więc powtórzę to tutaj jeszcze raz. To zgolenie sobie włosów z miejsca, które będziecie mieć tatuowane na kilka dni przed umówioną wizytą. To po prostu zapobiegnie temu, że w momencie tatuowania skóra będzie podrażniona goleniem, co oczywiście zapobiegnie temu, że będzie Was bardziej boleć. Kolejną rzeczą, jaką możecie zrobić, aby sobie pomóc, jest oczywiście odpoczynek i dobra regeneracja. Powinniście zadbać o to, żeby do salonu tatuażu przyjść wypoczętym, w miarę zrelaksowanym. Jeżeli jest to Wasza pierwsza dziara, to wiadomo, jakiś stres się pojawi. Ale powinniście do tego podejść na luzie, ponieważ jeśli zdecydowaliście się zrobić sobie tatuaż, to zapewne robicie to dla siebie. Jeżeli naprawdę obawiacie się bólu albo boicie się maszynek, to może powinniście spróbować tatuowania metodą handpoke. Czyli po prostu ręcznego tatuowania za pomocą igły. Jej plusem jest to, że tatuaże wykonane tym sposobem goją się szybciej, ponieważ jest ona mniej inwazyjna od tradycyjnego tatuowania maszynką. Zajmuje trochę więcej czasu, ale ból
trakcie wykonywania wzoru jest również mniejszy, więc może warto by było to rozważyć. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że moje rady dla Was okażą się przydatne i weźmiecie je sobie naprawdę do serca. Jeżeli natomiast ktoś liczył na to, że istnieje coś takiego jak tatuaż w znieczuleniu, to bardzo przepraszam, że tak się moim filmem rozczarował, ale niestety, nie ma tak dobrze. Jeżeli chcesz mieć tatuaż, to musisz się przygotować na to, że będzie boleć. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na moje pozostałe media społecznościowe oraz do obejrzenia pozostałych filmów na moim kanale. A ja już się na dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!